W tym filmie pokażę Ci jakiego sprzętu używam do fotografowania reportażu Sztu Świętego. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz klikając się subskrybuj pod filmem. Warto kliknąć też ten magiczny dzwoneczek, który poinformuje Cię o nowych filmach na moim kanale. Oczywiście jeśli film Ci się spodoba, kliknij łapkę w górę, to bardzo pomaga w rozwoju tego kanału. Zapraszam Cię też na moją stronę www łamane na presety, gdzie znajdziesz wszystkie presety, które używam do edycji właśnie zdjęć ślubnych, zdjęć Sztu Świętego, z sesji portretowych, zdjęć z moich wyjazdów i wakacji. Zapraszam Cię na moją stronę, zobacz jakie presety możesz wykorzystać i Ty do swoich projektów. W dzisiejszym filmie chciałem pomówić o sprzęcie, który wykorzystuję do fotografowania reportażu Sztu Świętego. Zaczynając od początku, czyli Powiedzmy, że mamy pełny reportaż. Zaczynamy od przygotowań. Standardowo w domu, na przygotowaniach, zjawiam się z całą moją torbą sprzętu fotograficznego. Także tutaj mam spory wybór, czym będę fotografował i w zależności od tego, jakie jest to pomieszczenie duże, jakie mamy warunki na przygotowaniach, tak sobie dobieram sprzęt. Standardowo w chwili obecnej jest to A73, Sony A73 łącznie z założonym obiektywem Batis, ZEISS BATIS 40mm f2 bardzo fajne, świetnie się sprawdza nawet w takich mniejszych pomieszczeniach a dodatkowo 40mm ma bardzo fajną plastykę uwielbiam ten obiektyw i naprawdę świetnie się spisuje w międzyczasie zawsze na drugim body mam 85mm 1.8 też ZEISS BATIS założony na body Sony A7 Mark II To jest fajny obiektyw do właśnie takich bliższych portretów dziecka jeśli gdzieś już siedzi sobie albo leży i chcemy zrobić taki naprawdę ciaśniejszy kadr, a nie chcemy z tym obiektywem 40 wchodzić powiedzmy aż w samą twarz dziecka po drugie no wiadomo 40 troszkę ma delikatnych zniekształceń, także to nie jest taki obiektyw żeby robić bliskie portrety także na pewno lepiej portrety mamy z dzieckiem też będą wyglądały na 85 jeśli są warunki i jest miejsce, to właśnie 85 takie bliższe portrety robię. No, 40 świetnie jest, spisuje się właśnie podczas na przykład ubierania dziecka. Wtedy jesteśmy dosyć blisko i możemy łapać trochę te szersze kadry. Świetny, świetny naprawdę obiektyw. I do kilku takich szerszych kadrów używam Tamrona 1728, który mam założony na mój dobry, stary, dobry, wysłużony. Sony A7 Mark I i ten obiektyw 1728 w większości wykorzystuję na 28 mm. Czasami, jeśli jest taka potrzeba, troszkę też szerzej go używam, ale raczej staram się nie używać na jakichś jakich 17 mm. Niezbyt lubię aż tak szerokie kąty. Czasami gdzieś tam może, wiecie, jak chcę złapać jakąś architekturę w kościele, jak kościół naprawdę jest fajny, szeroki, wielki, to nieraz 17 naprawdę fajnie może wyglądać. Ale przeważnie na przygotowaniach jest jakiś taki szerszy kadr. Powiedzmy podczas ubierania dziecka, jeśli mamy w pokoju, powiedzmy w salonie, na dużym łóżku ubieranie dziecka, gdzieś obok siedzi, nie wiem, braciszek, może tata i potrzebujemy taki szerszy kadr pokoju całego, to świetnie, tu się sprawdza wtedy 28 mm. Czasem, jak mamy większe trochę pomieszczenia, to wymieniam sobie tą 40. F2. Na 55 mm f1.8 lubię troszkę dłuższe ogniskowe. Z 55 mamy też bardzo fajne rozmycie. Troszkę inna jest delikatnie perspektywa. Dużo lepiej też człowiek. Przy bliższych kadrach wygląda na tych zdjęciach dużo szczuplej. Także jeśli mogę, to też używam właśnie tej 55. Ona naprawdę przez wiele lat się świetnie mnie sprawdzała. Nadal świetnie się sprawdza. Dodatkowo, jeśli fotografuję jakieś naprawdę delikatne malutkie detale z sztuświętego świętego, nie wiem jakąś fajną bransoletkę dla dziewczynki, może jakiś breloczek, może jakieś takie mniejsze rzeczy, gdzie potrzebuję podejść dosyć blisko i nie jestem w stanie zrobić takiego, wiecie, zdjęcia detalu z 55 na przykład czy z 85 takiego ciasnego kadru, bo no, chciałbym jeszcze większe powiększenie. Wtedy używam obiektywu makro. Ja używam do tego manualnego Nikora 60 mm z przejściówką do Sony E. Stary Nikor, który mam jeszcze od czasów, kiedy fotografowałem Nikonem, ale do fotografii makro spokojnie w manualu możemy działać. To jest bardzo fajny obiektyw, bardzo fajnie się nim pracuje. No i sam obrazek z niego, który powstaje, też jest naprawdę rewelacyjny. Jeśli chodzi o przygotowania, no to wiadomo. I w ogóle o fotografie używam szelek do aparatów dwóch, Rebel East, rewelacyjne szelki. Ja swoje już używam od wielu, wielu naprawdę lat. Nadal wyglądają prawie jak nowe. Wystarczy naprawdę o nie dbać, składać je elegancko. No i raz w roku im dać porządne czyszczenie. Użyć wystarczy dobrego kremu takiego wiecie do twarzy, delikatnie przeczyścić tą skórkę. I naprawdę będą służyć przez lata, i to by powiedzmy nam zamykało te przygotowania, bynajmniej o sprzęt, który używam. Na przygotowaniach nie używam lamp, nie używam oświetlenia. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym był w jakimś miejscu, w którym musiałbym używać światła. Oczywiście mam zawsze w torbie lampy, także w razie jakiejś tam potrzeby mógłbym użyć, w razie jakiegoś blackoutu. Ale jeszcze nie było takiej sytuacji. Jesteśmy na przygotowaniach, także mamy totalną kontrolę nad tym, gdzie i co będzie się działo. Jesteśmy fotografem, także musimy sobie kreować tą rzeczywistość na tych przygotowaniach w miarę możliwości, żeby to światło było chociaż fajne. Także zawsze jestem wcześniej, także mam ten czas, żeby znaleźć sobie miejsce, w którym będziemy robić ubieranie. Będziemy mogli zrobić jakieś portrety i to przegadać sobie z rodzicami. I w fajnych miejscach, właśnie wszystko sfotografować, żeby to jak najlepiej w tym mieszkaniu ich wyglądało. I no wiadomo, klient też chce ładne zdjęcia, także nie było nigdy problemu, żeby, żeby zastosować te moje porady. Jeśli chodzi potem już o samą ceremonię, to na ceremonii mam podobny setup. Te dwa aparaty mam na szelkach. Tutaj ten szeroki kąt przeważnie zawieszam sobie na szyję. Nie cały czas, na samym początku, czasami, jeśli mamy, powiedzmy, przygotowanie w kościele, samo wejście takie do, 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 do mszy zaczynające się od właśnie pierwszej części chrztu, która dzieje się tuż pod chórem, na początku samego kościoła. Czasami tam jest dosyć ciasno. W zależności od tego, jak duży jest kościół, tego miejsca może być czasem więcej i wtedy nie ma problemu, ale czasem są to małe kościółki. Gdzie pod chórem jest mało miejsca, dodatkowo macie 2, 3, 4 szty na raz albo 10, wtedy już jest totalnie mało miejsca i nawet z taką 40 F2, czy nawet jakbyście mieli 35, to się okazuje, że będziecie musieli być tak blisko waszej pary z dzieckiem i księdza, że zrobienie jakiegoś takiego kadru, gdzie złapiecie szerzej troszkę, jakiś na przykład znak krzyża na w dziecka, no, graniczy z cudem, i wtedy potrzebujecie szerszego obiektywu. Także wtedy zawsze na szyi mam te 28 mm, bo różnie bywa i czasem w ostatniej chwili coś się zmienia. Ksiądz przyjdzie, wy macie wszystko fajnie zaplanowane, ustalone. Przychodzi ksiądz, przestawi coś, i wasza para nagle znajduje się w takim miejscu, że no, niestety nie jest tak fajnie, jakbyście chcieli. No i wtedy fajnie mieć w podorężu te 28 mm, a czasem szerzej troszkę, żeby móc też zrobić te fajne zdjęcia. Jeśli mogę, wykorzystuję 40, no i 80, piątkę, To jest taka chwila dosyć dłuższa, jak ksiądz nam czyta swoją regułkę, którą ma e, zapisaną, to chwilkę trwa, także jest ten, ten szansa zrobienia takiego kadru szerszego. Wiecie, z 40 powiedzmy 35, jak macie Potem z tej 85 zrobienia dwa, trzy kroki za księdza, złapania jakiegoś takiego fajnego kadru, yy, gdzie macie, wiecie, rozmytego księdza na pierwszym planie, waszą parę troszkę dalej. Także ta 85 też się tu świetnie sprawdza. 40 do tego yy, jest dużo lepsza niż ta 55, dlatego yy, z tego też powodu tą 40 używam. 55 jest dosyć yy, bąska, ale nie w każdej sytuacji yy, jest na tyle szeroka, żeby... Można by ją wykorzystać, także często wtedy musiałem używać 28, ale odkąd mam 40, to mam nadal plastykę taką prawie fajną, jak w 55. A mieści mi się to, co chcę na zdjęciach. Także w większości sytuacji ta 40 po prostu jest na tym moim głównym body, i to ona jest tym moim koniem pociągowym do zdjęć, i to ona robi tą większą część zdjęć. No i oczywiście to jest też moment, żeby chwilę przed samą muszą powiedzieć rodzicom, jak mają się zachować, jak mają się zachować, jeśli ksiądz robi znak krzyża na, na czole dziecka, żeby to dziecko trzymali przodem do księdza, żeby potem, jeśli będą sami też robić ten znak krzyża, żeby pamiętali, że wy robicie zdjęcia, żeby nie odwracali się, żeby to chrześni i, i drugi rodzic tak stanęli i tak robili znak, żeby ułatwić wam robienie to zdjęcia. Tego zdjęcia to jest bardzo ważne, żeby z rodzicami o tym rozmawiać, żeby z Waszymi klientami po prostu rozmawiać i mówić mniej więcej jak to widzicie i dać im to pod rozwagę. Nie muszą tego zrobić, ale warto dawać im takie wskazówki. Klienci potrzebują takich wskazówek. No dobra, potem sobie już wchodzimy do kościoła i już siadamy w ławkach i wtedy ja przeważnie te 28 mm robię jakieś 1, 2, 3 szersze kadry i nie muszę go już nosić na szyi, mogę sobie go odłożyć i wtedy wykorzystuję właśnie tą 40 i 85. 85, żeby jak najdalej być od tej ławki, żeby nie musiał nad tymi rodzicami klęczeć tam blisko, żebym nawet podczas, wiecie, gdy ksiądz prowadzi mszę, mógł sobie z daleka łapać fajne kadry, jak to dziecko na rękach... Ma interakcję z chrzestnym, na przykład jak jest na rękach u czy z chrzestną, albo z rodzicami. Także to jest ten moment, kiedy ta 85 naprawdę rewelacyjnie się spisuje. 40 troszkę szerzej, wtedy też mogę podejść bliżej, troszkę sobie zrobić jakieś kadry troszkę inne. Naprawdę te dwa obiektywy tutaj spisują się rewelacyjnie. Jak już pewnie się domyślacie, nic nie mówię o lampie, bo lampy w kościele nie używam. Użyłem lampy w kościele tylko raz podczas pewnej burzy, która totalnie odcięła światło w kościele i to był bardzo mały, zabytkowy kościółek tutaj u mnie na wsi, w którym jest totalnie ciemno, wszystko jest z drewna, także to był ten moment, kiedy tej lampy musiałem użyć i tą lampę zawsze mam w torbie. W moim przypadku jest to Godox TT685, ten model naprawdę świetnie się spisuje, świetna moc, świetne działanie. Zaliczył już kilka razy glebę, znaczy upadł na ziemię, powiem tak ładniej. E, nic mu się nie stało, naprawdę pancerna lampa działa rewelacyjnie i naprawdę w moim przypadku nie sądzę, żeby było coś lepszego. Tą lampę zawsze mam w torbie, bo warto mieć zabezpieczenie w razie jakby coś. Cała msza przebiega, potem mamy sam e, moment ceremonii chrztu, Polewanie główki, no i to jest ten moment, w którym też zakładam na szyję mój szeroki kąt 28 mm. Staram się polewanie główki fotografować 40, bo lubię tą plastykę, ale wiadomo, to jest taki moment, w którym jest dosyć ciasno. Nie wiadomo jak ksiądz stanie, nie wiadomo, czy nie zasłoni nam gdzieś ręką, nie wiadomo, czy w ostatniej chwili ksiądz nie powie, przekręćcie dziecko. Znajdziecie się w momencie, w którym musicie być bardzo blisko i nie macie wyjścia. Wyciągacie 28 mm i macie szerszy kadr, tak? Ale jeśli możecie ten sam kadr szeroki zrobić troszkę z większej odległości 40, to on na pewno będzie wyglądał dużo lepiej, dużo przyjemniej dla oka będzie fajniejsza plastyka. Także wtedy robię to 40. Ale jeśli sytuacja zmusza mnie do tego, to wyciągam 28, który mam na szyi zawsze gotowy do działania i działam, bo zdjęcie trzeba zrobić. No, i potem same zdjęcia, już jakieś rodzinne po kościele, czy to w, samej, w samym kościele. Jeśli robię w kościele zdjęcia rodzinne, przeważnie teraz używam to do tego 40 albo 55. sobie zakładam, bo ona jednak jeszcze fajniejszą ma plastykę do, do zdjęć, do portretów szczególnie. Także zakładam sobie powiedzmy 55. Jeśli miejsce na to pozwala, i mogę na tyle daleko odejść, żeby zrobić i grupówkę 55. I potem te portrety rodzinne. Ale jeśli robię zdjęcia w kościele, to używam lampy. E, zakładam ją klasycznie na sanki i delikatnie e, sobie doświetlam ten pierwszy plan. Nie wale, tak wiecie, e, pełną mocą, tylko staram się po pierwsze zjechać e, sporo z czasem. E, powiedzmy przy 55 do takich zdjęcia sobie tam ustawiam 1,40-1,30 i do tego delikatnie dobłyskuję wtedy mocą. I dodatkowo ustawiam sobie w moim Sony A7 III ISO w zależności od jasności kościoła. To jest nie wiem 1000, 2000 i przesłonę co najmniej F4, F4,5. W zależności od tego jak ci ludzie stają, wiadomo. Nawet jak robicie takie pojedyncze zdjęcia grupowe z rodzicami z chrzestnymi, to ci ludzie nie stoją w jednej płaszczyźnie, nawet jak ich staracie się ustawić, oni zawsze będą do przodu, do tyłu i potrzebujecie troszkę większej głębi, nie możecie robić tego na F18, na F2, bo ci ludzie będą nieostrzy, bo na jednej osobie, druga osoba z boku już będzie nieostra, bo stała troszkę do tyłu, stała troszkę do przodu, także tu musicie podnieść przesłonę na to powiedzmy F4 F45, to jest taka moja mój ulubiony przedział. Co powoduje, że już niestety w tym kościele, jeśli mieliście nawet bardzo jasny kościół i mieliście ISO 800, no to nagle się robi 1200, tam 1600, 3200 ISO, żeby wyszły podobne parametry. Dlatego po pierwsze zmniejszam czas do 1.30-1.40 i tym samym podnoszę ISO na tej 1600, ISO 2000. Co powoduje, że to tło w kościele jest fajnie już doświetlone. A dodatkowo tą lampą tylko na pierwszym planie sobie w manualu, oczywiście nie w żadnym tytelu, w manualu robię 2-3 zdjęcia w międzyczasie, kiedy goście się ustawiają, testowe. Ustawiam sobie tak moc, żeby tylko delikatnie wypełnić twarze, twarze ludzi. Można by, jeśli macie kościół, jakiś żółte światła czy coś, dodatkowo założyć żel. W moim przypadku, próbowałem to, to jest za dużo zabawy, za dużo zachodu, Dużo łatwiej jest mi potem już po produkcji te kilka zdjęć, bo przecież tych zdjęć rodzinnych nie ma 50-100, te kilka zdjęć, jeśli nawet jest taka potrzeba, wyrównać po prostu balans bieli na samych twarzach, albo troszkę ściągnąć balans bieli z tła, żeby wyrównać te chłodniejsze światło, które będzie na przykład z lampy. Także to nie jest problem. Zresztą o tym uczę na kanale o edycji zdjęć i o tym, jak sobie radzić z tym wszystkim w Lightroomie. I przy tym też pomagają moje presety, szczególnie te narzędziowe spaczki D1. No dobra, po zdjęciach grupowych czasami też robię zdjęcia grupowe na zewnątrz. Część robię w kościele, parę na przykład zdjęć, 2-3, i potem wychodzimy na zewnątrz robić zdjęcia grupowe. Wtedy to już zależnie od tego, jakie mamy warunki, czy używam lampy, czy nie. W większości przypadków wtedy po prostu robię sobie tą pięćdziesiątką, piątką zdjęcia, ustawiam gości w jakimś fajnym klimacie, w jakimś, na przykład jak mamy zalesione miejsce dookoła kościoła, gdzieś tak, żebym miał w tle fajne zielone drzewa, liście, gdzieś podświetlone przez słońce. I wtedy sobie już tak ustawiam ekspozycję, żebym nie musiał używać lampy, czyli właśnie naświetlam na twarze, a tło ewentualnie potem można sobie delikatnie podpracować. jeśli nie jest to opcją, bo dosyć mamy ciemne wtedy i tak nadal twarze. Wtedy, po pierwsze, możemy użyć lampy użytej na sankach, czyli normalnie włożonej na, na aparacie, co czasem też mi się zdarza robić, bardzo rzadko, ale zdarza mi się. Jeśli użyjecie tej lampy z głową rozsądnie, to na tych zdjęciach tego nie będzie widać. Wystarczy, żebyście nie walili z tą lampą w pełnej mocy. Pomyślcie, zróbcie kadr, naświetlcie. Pięknie, właśnie wasze tło, a potem delikatnie tylko doświetlcie ten pierwszy plan, wasze osoby. I jeśli nawet macie lampę na samkach, walicie prosto palnikiem, to te zdjęcia wyjdą naprawdę bardzo fajnie. Ale jeśli jest taka możliwość i mam blisko samochód, koło kościoła, a przeważnie jest blisko, i jest ta chwila, to przynoszę sobie statyw, przynoszę sobie dodatkową lampę. Ja do takich zdjęć używam Godoxa AD200. To jest większa lampa, większa moc, 200 wattosekund. Naprawdę spora moc, żeby już powalczyć troszkę z tym światłem. I wtedy macie jeszcze większą możliwość kierowania tego, jak będziecie przyciemniali sobie tło. Ta lampa naprawdę świetnie się spisuje. A do tego używam takiego oktagonalnego, szybko składalnego softboxa. To jest softbox 70 cm marki Selens. Bardzo fajny, taki parasolkowy. Wiecie, otwieracie, pyk pociągacie i już macie rozłożony softbox, statyw i możemy sobie fajnie robić zdjęcia. Większa moc tej lampy pozwala naprawdę ten statyw z lampą troszkę odstawić od ludzi portretowanych. A po drugie, tak jak mówiłem, macie większą możliwość krewania tego jaki będzie balans tego światła pomiędzy pierwszym planem a Waszym tłem także jeśli jest taka możliwość to wtedy wolę używać tego zestawu i tej lampy postawionej z boku bo i wiadomo wtedy plastyka tych zdjęć też jest dużo, dużo lepsza teraz przenosimy się na ostatnią część czyli na samo przyjęcie jeśli robię pełny pakiet jestem też na przyjęciu to sam początek przyjęcia to są Naturalne zdjęcia, niepozowane zdjęcia takie, gdzie kiedy goście sobie rozmawiają, popijają sobie herbatkę, kawkę, winko czy tam inny drink e, przy stole, rozmawiają. E, czasem też zostaje troszkę dłużej, czyli jeszcze na tą porę obiadową do tortu. No to wtedy, w momentach, kiedy jest obiad, to wiadomo, ja też sobie jem posiłek na spokojnie. W międzyczasie, w momentach, kiedy goście nie jedzą, jest ten spokojny czas. Ja sobie po prostu wtedy chodzę między gośćmi, wyłapuję takie naturalne kadry gości. Łapię sobie to jak najlepiej mogę i wtedy do tego najbardziej uwielbiam 85. Często kiedyś zakładałem ją na jeszcze kropowy aparat Sony z serii A6000. Bardzo fajna opcja, wtedy macie jeszcze większe przybliżenie, ale tutaj też ta 85 jest świetnym obiektywem, żeby wiecie. Z daleka, niespostrzeżeni, niezauważalnie łapać takie naturalne kadry. Naturalnie ludzie wychodzą najlepiej. Ludzie w większości przypadków nie są modelami, także nie umieją pozować. I także jak Was zauważą, zaczną się sztucznie uśmiechać, krzywić, pozować. I to nie wygląda przeważnie dobrze. Jednak naturalnie złapany człowiek wygląda najlepiej. Także ja jestem, wychodzę z założenia, że najlepiej właśnie takim dłuższym obiektywem polować sobie na takie fajne kadry, wyłapywać... Jakieś ujęcia. W międzyczasie cały czas mam e, na drugim body, e, właśnie moją 40, i jeśli już przechodzę gdzieś koło gości, któryś gości się do mnie uśmiecha i widzę, że chce zdjęcie takie, wiecie, z uśmiechem, jak patrzy na mnie, to wtedy jestem bliżej. No Trudno byłoby mu 85 zrobić tak, że wtedy jeszcze na szybko mogę reagować i tą 40 taki też kadr ustrzelić. Przeważnie na przyjęciu. Też robię no właśnie takie zdjęcia posuwane z rodziną, czy to jest jakaś już fajna ścianka zamówiona, e, którą wykorzystuję, czy mm, powiedzmy przy sali gdzieś, e, przy restauracji znajdujemy sobie fajną ścianę, fajną, wiecie, zieleń w przestrzeni, czy obok mamy jakąś, jakiś park, w którym możemy robić zdjęcia wtedy. Standardowo też zabieram właśnie Godoxa AD200, mojego Boxika e, statywik. Bardzo fajny, lekki przenośny zestaw można złapać w rękę, przenieść z miejsca na miejsce. Ustawiam sobie wtedy w najlepszym miejscu ten statyw, zaznaczam miejsce, gdzie mamy linię, powiedzmy, tam, gdzie sobie mogą stawać goście, że to jest najlepsze miejsce. Wtedy możemy sobie taką sesyjkę szybciutko zrobić. I jeśli sytuacja jakby miejsca pozwala, to wtedy uwielbiam do takich zdjęć wykorzystać 85 do takich zdjęć rodzinnych, nawet jeśli są całe postacie od góry. Do dołu, czyli od samych stóp do głowy, to 85. spisuje się rewelacyjnie. Po pierwsze, używając takiego dłuższej ogniskowej, troszkę zawężacie to, co widzicie w tle, to tło też się przybliża. Macie większą kompresję, fajniejszą plastykę. Naprawdę te zdjęcia wyglądają rewelacyjnie, robione właśnie 85. Jeśli powiedzmy, miejsce Wam nie pozwala zbytnio i nie jesteście w stanie odejść, to wtedy wykorzystuję 55. To jest naprawdę rewelacyjny obiektyw też, żeby robić takie zdjęcia. 40 robiłem czasem. Według mnie 40-35 nie jest to obiektyw do robienia takich zdjęć portretowych. Nie jest to taka ogniskowa, która daje fajną jakby plastykę i twarzy i, i tła dla mnie. Także staram się nie robić. Jeśli już muszę, to robię, jeśli nie mam sytuacyjnych, ale jeśli mogę wykorzystać dłuższe ogniskowe, to Myślę, że do portretów te dłuższe ogniskowe są dużo, dużo lepsze. Co jeszcze ważne, ktoś by spytał, czym wyzwalasz te lampy, jeśli stoją na statywie? No to ja je wyzwalam takim wyzwalaczem Godoxa X Pro. To jest bardzo fajny wyzwalacz. On na wyświetlaczu, tutaj na górze, wyświetla od razu 5 grup. Możecie sobie bardzo łatwo przełączać wszystkie parametry lampy, sterować nią. Także naprawdę rewelacyjny wyzwalacz, działa nie wiem na jaką odległość, bo jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby mnie zawiódł, ale na pewno ze 100 metrów ma zasięgu, także jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby jakaś sala czy to na weselu, czy gdzieś na plenerze żebym tak daleko odszedł, żeby ten wyzwalacz nie działał, także ten wyzwalacz łącznie z lampami Godoxa działa, działa naprawdę rewelacyjnie i myślę, że Doszliśmy do tych zdjęć grupowych, o których już opowiedziałem, e, czym to fotografuję i jak chyba to jakby było e, nasze podsumowanie, bo doszliśmy do końca. O takich zdjęciach grupowych przeważnie e, jest już zakończenie, także nie ma nic więcej na samej, samym reportażu z sztu, także to by nam podsumowywało ten odcinek. Mam nadzieję, że nie rozgadałem się za długo i. <grym> Że cokolwiek z tego wyciągniecie dla siebie, że ten odcinek był przydatny, że jakakolwiek wiedza w nim zawarta będzie Wam przydatna, napiszcie w komentarzu, co sądzicie. Napiszcie w komentarzu też, jakie macie swoje ulubione obiektywy, właśnie do takich reportaży, albo czym chcielibyście fotografować, albo czym lubicie właśnie fotografować. Piszcie w komentarzach. Piszcie też w komentarzach, jakich aparatów używacie, jakich marek jakich modeli, jestem ciekaw, a po drugie pozwoli mi to dowiedzieć się czego używacie i ewentualnie rozszerzyć moją paczkę The One o nowe presety odszumiające, wyostrzające do Waszych aparatów jeśli jeszcze takich nie ma w tej paczce, ta paczka naprawdę zawiera dużą ilość takich presetów, które ułatwiają edycję zdjęć, ułatwiają edycję zdjęć zrobione w różnych warunkach jasności na różnych ISO te presety automatycznie się dostosowują do ISO, na którym były zrobione, i w zależności od tego ISO zastosują odpowiednie odszumianie i wyostrzanie zdjęć. Także warto, żebyście właśnie może w komentarzu napisali, jakich puszek używacie, jakich aparatów. To ja do tych aparatów postaram się też Wam przygotować takie właśnie presety do tej paczki The One. No dobra, kochani, jeśli dotraliście do tego momentu, to znaczy, że ten film Wam się całkiem podobał. Zostawcie łapkę w górę. Będę mega zadowolony. Napiszcie komentarz. No i oczywiście subskrybujcie kanał. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że nie zadrudziłem was dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!